sztuce współczesnej już nie dosyć harmonii i symetrii. Upaja się ona dysonansami, zgrzytami, niepokojem asymetrycznych i zwiększonych płaszczyzn. Prowadzi to do perwersji, czyli do używania jako materiału elementów wstrętnych, dziwacznych, rażących barw, niesamowitych dźwięków. Pojawia się perwersyjna prostota, czyli prostota na niby, kryjąca w sobie ładunki olbrzymiego skomplikowania i utajonej potworności. Sztuka staje na pograniczu obłędu. A jednak wariackie dzieła jakiegoś Van Gogha czy Picasso są jedyną postacią piękną nam dostępną. Aby czuć to, co czuł Giotto, malując swoich świętych, i co czuł widz ówczesny, my musimy spotęgować dawkę i iść ku ostatecznej niemożności, ku absolutnemu nienasyceniu formą. Kiedy wyczerpią się wszystkie możliwe kombinacje jakości zmysłowych, jakie jeszcze mamy do rozporządzenia, wtedy sztuka zemrze ostatecznie. Dziś jednostki obdarzone poczuciem tajemnicy należą do wyjątków. Reszta dojrzewa szybko do automatyzacji, uznając za sztukę tylko to, co potrąca ich zainteresowania polityczne.